Witajcie, z tej strony Czesław, a to jest kolejny odcinek z gry Don't Starve, gdzie Wacław, nasz psychodeliczny morderca bez serca, próbuje przeżyć w jakże niebezpiecznym świecie. Z tego co zauważyliście, ponownie muszę właśnie w tym momencie rozłupać te kamienie, a to dlatego, że gra się po prostu nie zapisała. Miałem wrażenie, że zapisuje się ona zawsze po wyjściu z gry, no ale najwyraźniej tak nie jest i tylko zapisy dokonują się w momencie, gdy dzień się kończy lub zaczyna. Więc mam troszeczkę w plecy, ale zauważcie, plus tego buga jest taki, że tutaj na górze mam dalej te punkty, co wcześniej zdobyłem, a nawet mam o 10 więcej, bo próbowałem troszeczkę wcześniej nagrać ten odcinek, ale gra mi skraszowała, a że była to druga minuta, no to postanowiłem go nagrać od początku. No i dobra, potrzebuję znów stworzyć naszego naukowego ludka. Tu sobie dropnę, złoto też dropnę. I okej, tworzymy potrzebne nam rzeczy. Lina razy 2. Jest! Deski razy 3. Jest! Kamienie razy 4. Raz, dwa, trzy i cztery bloki skalne. Nie chcę tego. Chcę bloki skalne. O, w ten oto sposób. No i mam. Mogę stworzyć w tym momencie maszynę. Woohoo! Trochę w innym miejscu stoi niż wcześniej, ale no nic na to nie poradzę. Już nie chce mi się tego poprawiać. Okej, ktoś z was mówił, że kruki łapiemy na poziomki. Sprawdźmy, czy po prostu mnie nie oszukał. Ale nazbieram trochę trawy, bo mi jest potrzebna. Zobaczymy, czy mnie nie oszukał. Było na poziomki i na złoto. To najpierw spróbujemy złapać na złoto. Czy po prostu był to jakiś troll internetowy, który mnie próbował wrobić. Tak więc złoto. No jak widać, niestety nie działa. A spójrzmy na nasionka. Mogę zjeść, a wsadzić tutaj też nie mogę. A poziomki? O, poziomki już mogę. I zobaczymy, co na poziomki się rzuci. Jak na razie widzę, że króliki biegną, tak więc wykorzystajmy to, że tyle królików się zaraz zbiegnie. I skoro poziomki lubią nasze zajace, to niech je mają. Niech je wpieprzają, a potem ja wpieprzę je. Odwieczne prawo natury. Kic, kic. Kic, kic. Kic, kic. Zobaczcie, ile tych słodziaszków wszędzie. Dobra, jeden złapany. Biegną kolejne. Dobra, złoto mi się przyda. Kicajcie, kicajcie, moje piękne króliki. Ty możesz uciec, dam tobie pożyć. Kolejny złapany i jeszcze jeden. No chodź na poziomki, chodź. O, a wy uciekajcie, bo mi na razie nie jesteście potrzebne. Mięska na razie mam w zanadrzu. No chodźcie, no kicajcie, moje piękne. Dobra. A wy spieprzać stąd, poszedł, poszedł! No, uciek. Mam spokój. Mogę zająć się zbieraniem trawy i rąbaniem drewna. Dobra, trzeba pomyśleć nad tym, co wynajdę kolejne. Więc tak, żeby wybudować namiot, co potrzebuję, żeby wybudować namiot? Potrzebuję 15 pajęczyn, patyki i linę. Pajęczyny zdobędę od pająków. Czy mam gdzieś tutaj blisko gniazdo pająków? Nie, jest tam daleko, ale mam nadzieję, że gdzieś tutaj bliziutko będzie. A tymczasem zdobędę troszeczkę kamieni. W tym celu muszę znów kilów muszę... O, wziąć w łapki i kopać, kopać, kopać. I kolejny. Kopać, 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 kopać. O tak. Tak się załatwia sprawy u mnie na dzielni. Dobra, ale muszę także znowu... Siekiera. Czemu dwie zrobiłem? Czesław, ty myślisz czasami? No nic. Na pewno się przydadzą. A muszę ściąć, bo nie widzę tamtego kamienia. To jest właśnie jeden z minusów tej gry. Mam nadzieję, że do pełnej wersji panowie to poprawicie. Jesteś głodny?
Proszę. Dobra, tutaj sobie dropnę wszystkie rzeczy, które... Dobra, masz siekierę? Masz. Wszystkie rzeczy, które mi się na razie nie przydadzą. Idę po moją... O, jest pajączek! Chodź tu, pajączku, no chodź! Chodź tu! Gdzie uciekasz? Potrzebuję pajęczyny. A ty masz pajęczynę? No co za wredoty! Nie wiadomo, ile tych pająków wytłukę. Nie będę miał pajęczyny, mówicie? Wow, wow, wow. O, jest pajęczyna, ale przez to trochę życia straciłem. No ale cóż. Ryzyko zawodowe, prawda? Jest siekiera? Tak, 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 tak. Nieś. Ja spróbuję. Tutaj. Przeszukaj ją. O tak, aż 20 punkciożków dostałem za siekierę. Siekiera, motyka, krowa, dupa. Krowia dupa. Dobra, no i co? I muszę rozpalić... O, szybko, ognisko! Nie, bo mi się podpali. Mam nadzieję, że się nie podpali. Kolejne punkty. Dla Czesława. No i dobra. Podłoże, cóż tu mogę podłożyć ciekawego? No patyki. Będziemy palić u nas w ognisku patykami. Upiekę. Mięsko. Zawsze się przyda króliczka. Też upiekę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Oho. Dobra, to sobie na czarną godzinę zostawię, a zjem normalne królicze mięsko. O, proszę, ile od razu mi dodało punktów głodu? Nie wiem, czy to można tak nazwać. Ciekawe, czy w ogóle Polska, czy ta gra będzie w polskiej wersji językowej. Myślę, że gdyby była, to zdobyłaby dość mocną rzeszę fanów, dość dużo, ale nie jest na tyle... Nie jest na tyle trudny tutaj angielski, aby nie ogarnąć. Ja sam nie uważam się za jakiegoś mistrza, tak naprawdę u mnie angielski stoi na średnim poziomie, a jakoś daję radę ze wszystkim, no oprócz z tym małym failem z brzytwą. No ale naprawdę byłem po prostu pewien, że jest to piła mechaniczna, piła spalinowa. No dobra, jeszcze trochę tutaj nocy zostało, odbija mi tak, jestem sam, jak Robinson Crusoe. Muszę znaleźć swojego piętaszka. Ty będziesz moim piętaszkiem? Nie, za brzydki jesteś. Na mojego piętaszka. Co, czego ja jeszcze tam nie wrzuciłem? Uhuhu. 99, czyli co, nie mogę już więcej mieć? Mogę. O tak, mam 100 punkciożków. I mogę założyć farmę, ale potrzebuję kupę. Serio? No przynajmniej tak to wygląda. Dobra, co mogę tutaj jeszcze? Papirus mogę wynaleźć. Nie wiem, po co on mi będzie, do czego potrzebny. A także mogę mieć czapkę. Chcemy czapkę? Tak, chcemy czapkę. Tylko do czapki potrzebuję więcej siana. Dobra, już nasz Wacław zarósł nieco. Pozbierajmy trawę i założymy kapelusz, żeby wyglądał na prawdziwego dżentelmena. Patyki też się przydadzą. Króliczki. Później się wami zajmę, bo potrzebuję trawy na co innego, a mięska mam w zanadrzu. O, ciach. Ile jeszcze tej trawy? Jeszcze potrzebujemy 15 sztuk. Dobra, to mi przeszkadza nieco. To zamknę to menu. Jeszcze 10 trawy potrzebuję. Dawaj. Tom. I tu, i tam. Zbieram trawę sam. 25, jeszcze 5 jednostek. O, znalazłem kupę! Znalazłem kupę. Dobra, później z nią coś zrobię. Przyda mi się do założenia farmy. Okej, jeszcze tylko 2 jednostki trawy. Jeszcze jedna. I tak, kapelusz. Budujemy kapelusz i zakładam na moją łepetynę. O tak! Teraz to wyglądam epicko. Hihi.
piękny jesteś. Dobra, bierzemy kupę. Kupa, ważna sprawa. Pamiętajcie, kupa nie wybiera. I odzywa się w najmniej oczekiwanym momencie. Dobra, tutaj będę sobie składował moje rzeczy, tu będzie moje składowisko. Pajęczynę też mogę tu położyć, a czemu by nie? Gdzie jest a, tu, kupę też położę. Jakkolwiek by to nie brzmiało, będzie mi trochę zajeżdżać, ale trudno się mówi. Jesteś taki głodny, to zjedz coś. Ścinamy drzewa. Skoro... Na co następne będziemy zbierać? Powiedzcie mi. Na farmę? Ale to nie znajdę tyle kup. Czy większe ognisko postawię? Większe ognisko postawię, o tak. No z tego co mi wiadomo, ono się automatycznie odnawia co wieczór. Więc nie będzie po prostu potem problemu z rozpalaniem kolejnych. I kolejne drzewo leży u moich stóp. Tom, 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 tom. Tik, 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 tak. Nie, no serio. Nie wiem, co mam w tym momencie mówić, kiedy rąbię drzewa. Tak więc po prostu posłuchajcie odgłosów z gry. I oczywiście odgłosy myszki, które też oczywiście słychać. Bo jakby mogło być inaczej, muszę mieć głośną myszkę, prawda? Okej, złoto. Złoto jak najbardziej się przyda. Trawy również. Ci u nas mało. Okej. Tak więc po grudce złota będę wrzucał. Aż 10 punkciożków. Jak na razie złoto mi nie jest potrzebne. Łopata. Chyba za wszystkie te przedmioty tyle samo będziemy mieli punktów. Zaraz zobaczymy zresztą. To też daj tam. O, tylko 10 punktów. Niedobrze, a spróbujemy łopatę stworzyć. Już 90. I tak ma być, kolego. Wrzućmy nasionka. Jeden punkcik. No, niedużo. Kamyki nie, kwiatki nie. Papirus wrzuć, chociaż już chyba wrzucałem, tak, bo miałem 4 jednostki, a są 3. No i się robi ciemno znowu. Ja się boję ciemności. Boję się ciemności. Trzeba zapolować na te pająki i stworzyć w końcu ten namiot. Spójrzmy, gdzie to gniazdo było, tutaj. Ale to później się nim zajmę. Albo może teraz? Po prostu pochodnie, potem odpalę i wrócę tutaj. Zaraz zobaczymy, pająki są tu. O, idzie jeden. Pajączku, pajączku. Idzie kolejny. Coś paść nie chce. O Jezus! Znowu to zrobiłem. Znowu zaatakowałem pajęcze gniazdo. A jak się boi. No chodź, no chodź. No chodź, taki kozak z ciebie? Z ciebie też? O, i dwie pajęczynki, bardzo ładnie, jest głodny. Tak więc trzeba wpieprzyć królika. A podrzucę taką ładną kłodę. Dobra, kolejne pajęczynki. Dobra, to mięso to mi na razie niepotrzebne. Weź wszystkie pajęczyny. Zbierz do kupy i rzuć tutaj w te oto miejsce. Tak więc do namiotu po pierwsze brakuje nam 200 punktów, a po drugie trochę pajęczynek, patyków i lin. No nic, czekamy aż nastanie światłość. A w międzyczasie podłożę do ogniska. Teraz to wygląda jak taki typowy poszukiwacz morderca. Prawda? Sikiera, kapelusz, broda.
spojrzenie, a także wory pod oczami. Jest wszystko, co Wacław musi mieć, aby być mordercą. Na razie jest mordercą pająków oraz królików, ale potem zaczniemy mordować niewiasty i inne niewinne stworzenia. Jeżeli takowe tutaj będą. Podłóż do ogniska. O, kwiatek. Nasionka. Dobra, już mógłby ten dzień nastać. A w tym momencie zetnę sobie drzewo. Chyba tam jest dziura. A, tutaj jest drzewo. Jedno. Drugie. Tu jest dziura, raczej nora królika. No nic, z nią nic nie zrobię. Niech się stanie światłość! O, właśnie w ten sposób. No dobra, trochę tutaj przedmiotów mam. Muszę znowu złapać trochę królików. No na razie to tylko jednego złapię tak naprawdę. Na poziomki. Najlepiej łapać króliki na poziomki. Dobra, idę znów tam te pająki. O Jezu, co to jest? O Boże! Mama? Nie. To tylko ciocia. On mnie goni? Czekaj, jak zabiorę twoją kupę, to mi coś zrobisz? Nie zrobił. O, to przynajmniej wiem. Skąd brać kupy? Niech tutaj leży i tutaj śmierdzi. Dobra, mamuśka. Nie no, boję się ciebie ruszyć, za duża jesteś. To idę zająć się pająkami, bo potrzebuję. O, kolejna kupa, nie! Jestem w niebie. I kolejna. I kolejna. O Jezu, ile ich tutaj... O Boże, całe statko. Jaki... Idź stąd! Zostaw ty mnie. Już myślałem, że będzie mnie gonił jakiś pederasta. Jej, ile kupek. A one mi się... No dobra, już idę sobie. Co krzyczysz? Jesteś głodny. Jedz. Pieprzaj się, ciesz. Dobra, zostawiłem tam tą pułapkę na królika. No ale się nią zajmiemy troszeczkę później. Najpierw pajączki. Ojej, 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 ojej. Teraz cztery wylazły. Cwaniaki. Cwaniaki w kupie to... W kupie siła, tak? Oj, się trochę im teksturki popsuły i migają. Jeju, ile mam kupek, aż cztery. Przynajmniej będę wiedział, gdzie ich szukać. Dobra, jest Boogeyman. Dobra, później na ognisku upiekę, będzie więcej żarełka. Dobra, czy mogę kolejną pułapkę? Tak, mogę kolejną pułapkę postawić. A tutaj jakoś blisko. O, i niech się łapią króliki same, a my idziemy zapolować na kolejne pająki. Gdzie on spuścił tę pajęczynę? Chyba ją wziąłem z tego, tak? Wziąłem ją, mam nadzieję, że wziąłem. O, już teraz tylko znowu cztery, czyli one się cały czas regenerują, te pająki. Głupie pająki. I wróciły. Brrr. Jak krzyczą, jakie są złe. No chyba takich nie złapię w ten sposób. Czasami mi się udawało. No cóż, będę wieczorem na nie po prostu polował. A teraz idę zbierać łajno. Dobra, zjedz potrawkę. Będziesz miał miejsce na kupy. Ta gra jest po prostu cudowna. Żeby zbierać kupy. To się nie trzyma kupy. Ja tylko po kupkę. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Przepraszam panią. Pana też. Ja tu tylko sprzątam. Dobra, chyba już nie narobiły więcej, widzę. Nie macie już kupy. Łazicie wszędzie, żrecie wszystko, a nie robicie pod siebie.
Now. Jest. O, co się dziwicie? Nigdy mordercy w kapeluszu nie widziałyście? No, to czas najwyższy. Dobra, chyba już mam wystarczającą ilość. A tu jeszcze jedna. Z pewnością się przyda. A na pojąki zapoluję wieczorem. Jest króliczek. Ale teraz tylko kupa mi w głowie. O. I jest 15. Królik złapany. I na ognisku będzie upieczony. No to idziemy na te pojąki. Pojąki, strzeżcie się. Bo nadchodzi Czesław. No, wyłazić ze swojej norki. Gdzie uciekłeś tam? No, idziesz w moją stronę? O ja pierniczę! Więcej was matka nie miała? Serio, więcej was nie miała? Będą mnie teraz ganiać. No i jedźcie, że stąd. Już mi was wystarczy. Dobra, tutaj rozpalę ognisko. Oh no! A! Oh, tylko jednej trawy mi brakło. Ta-dam! Niech się stanie światłość. W międzyczasie pozbieram sobie trawy. Dopóki jeszcze jasno. I dopóki jeszcze noc nie nadejdzie. No właśnie, nadeszła. Tak więc koniec zbierania. Zbieraj się do kupy. suchary, rozdaję suchary. No i tańcujemy znowu, tańczymy boogie woogie. Boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie, boogie woogie. Dobra. Jaki on przystojny. Jeżeli ogląda mnie jakaś kobieta, niech przyzna, że on jest taki przystojny, słodki, piękny i powabny. A jak czyści sobie uszy, a potem to zjada. Po prostu kwintesencja męskości. Żarty. Żarty żartami, ale trzeba podłożyć do ogniska. Bo przestanie się jarać i co wtedy? Dobra, ile mi jeszcze brakuje? Tam chyba dwa wypadły albo coś. Tu mamy ich 5. A potrzebuję ich 15. No cóż, to będzie naprawdę ciężka przeprawa. Dobra, wrzucę tutaj mięsko. Właśnie, miałem upiec królicze mięsko. Nie jedz! Boże! Debil, no debil! No. I to upieczone monsterowe też możesz dać. O, już mamy bardzo dużo punktów. 8 kupek potrzebuję. Będę miał plantację marchewek? Czy gdzie jest plantacja marchewek? No, na razie farma sama. Nie wiadomo, co tam jest. Ram-pam-pam. No, dawaj, niech się stanie światłość. Czyli teraz będę wiedział, że na pająki najlepiej polować wieczorem. Dobra, tu była gdzieś jeszcze jedna pajęczyna. Myślałem, że dwie wypadły. O, siemasz. Myślałem, że wypadły dwie pajęczyny. No ale niestety tylko jedno, jaki ja biedny. No nic, zaatakuję. No i co się wracasz? No kurde, szkoda, że nie mam czegoś, czym mógłbym te pająki rzucić albo strzelić w nie. No nic, na początek chcę mieć namiot. Nie chcę farmy. Chcę namiot! Słyszycie? Namiot! Żeby mieć gdzie spać. Ja chcę tenta. A w ogóle co tam jeszcze mi do niego brakuje? A, lina będzie potrzebna. Ale lina to mi akurat niepotrzebna.
Znaczy teraz, w tym momencie. Ogólnie potem będzie. No dobra, tej pajęczyny to muszę czekać do następnego wieczoru, żeby ją zdobyć. Ciach, 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 ciach. Tniemy drewno. Jestem niczym drwal. Okej. Kolejne drzewko dla mnie, gdzie jest? No okej, skoro mam tyle szyszek, to pozasadzamy nową roślinność. Niech rośnie, kwitnie. Niech jedzą z tego wszyscy, a bardziej rąbią to wszyscy. Bo to jest szyszka moja, która za was będzie posadzona. Mówiłem, że rozdaję suchary. To dość dużo sucharów. Dawaj te szyszki. Bardzo ładnie zasadzasz. Żebym się tylko nie zblokował. No, już myślałem, że się zblokowałem. No ale zawsze można... O, dobra. Zawsze można potem to drzewo ściąć, no ale szkoda takiego ładnego drzewka. Gdzieś słyszę, muchy latają koło kupy jakiejś. Oj, rozpadło się drzewo. O, siekiera mi padła. Znowu głodny. Nie mówcie, że nie... Dobra, zapomniałem, że kamienie nie są potrzebne do rozpalenia ogniska. Dobra, wpieprzaj potrawkę. Siekiera w dłoń i rąbać drewno czas. Fajnie bije, zamiast ostrzem to trzonkiem. No ale można i tak. Po prostu nasz bohater ma trochę pod sufitem nierówno. Ciekawe, co się stanie, jak zaatakuje tego bydlaka. Nie chcę. Bo gra się skończy i tyle z tego będzie. Ała. Spieprzaj. Same mięso, nie ma pajęczyny, serio, jest. Spróbuję to rozwalić, czy nowe się zrespią. Nowe pedały. Dobra, już mam jakąś taktykę na nie. O, ta, mam taktykę, zaraz ginę i taka będzie taktyka. Uciekaj! Spieprzaj od nich! Dobra, dały sobie spokój? Tak, dały sobie spokój. To mam szczęście. Poziomki? Też życie odnawiają, marchewki? Też? Ojej! Nie mam już króliczego mięska! A ono jest mi potrzebne. No ale to później się nim zajmę. Ponieważ teraz jest już późno. I króliki zaraz pójdą spać i nie zdążą się złapać. Dobra, kolejne 3 pajęczynki. Trawa się przyda potem na późniejsze pułapki. Zjemy sobie jeszcze troszkę kwiatków. I myślę, że już... Oj, nie odnawia mi się życie. I myślę, że już w tym momencie, w sensie zaraz, będziemy mieli myślałem, że będziemy mieli wystarczającą ilość. A mamy dopiero 8 pajęczyny. Strasznie długo się ją zbiera. Dobra, też trzeba trochę... O, dobra, idziemy polować na pająki teraz. W tym momencie. Gdzie jesteście, moje słodkie? Wow, ile was? Tylko byście gryzły i to w stadzie najlepiej. Wow, uciekaj. Znowu się nie popisałem moją walecznością. No już sobie odpuśćcie. Poziomki. Nasiona. Jest wszystko, co się da. O, chodź tu. No chodź tu, taki osamotniony jesteś. Jest pajęczynka, dobra. Kolejne powinny lecieć. Pajęczynki nie ma, ale leci następny do kolekcji. Jeszcze jeden. Oj. Ciemność widzę. No co, wy się niby boicie światła.
To jeszcze jeden idzie. O, ile pajęczyny powypadało z nich. Chyba gra wie, czego ja tak naprawdę szukam. O, dobra. Widzę, głód mam bardzo ładnie odnowiony. Dołóżmy tutaj trochę ognia, raczej ognia. Trochę do ognia. Dobra, trawa, kupa. Czyli mamy tak, mamy trawę, mamy kupę, potrzebna nam jeszcze pajęczyna. Czy do... nie, tu nie, trawa potrzebna do tego, lina potrzebna do namiotu. Takie głupoty ja gadam. I potrzeba nam jeszcze troszkę patyków? Nie, 6 nam potrzeba, mamy 7. Dobra, to może papirus mi jak na razie nie będzie potrzebny, więc powrzucam tutaj do machiny. Oj, tak mało dajesz, naprawdę. A za kolejną kłodę? No, za kłodę już troszkę dostałem, za szyszkę. A, mnie męczy trochę chrypka. Za patyczek? Co ja tu jeszcze mogę wrzucić? Mogę kolejną tą wytworzyć? Czapencję? Potrzebuję 30. No dobra, żegnaj, czapko. Pozbyłem się czapki, ale zaraz szybko nową sobie sprawię. Tylko niech się stanie dzień. Tutaj podłożę, żeby nie było, że mnie zastanie zaraz znowu ciemność. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, nie przestawaj. O. No dobra, już. Idę do ogniska, tak? Co się pienisz? No i kolejny dzień przed nami. Jupi, kaj. Są kolejne pajęczyny, pozbieram po martwych pajączkach. Pajęczynki. Bodajże teraz mamy ich 12. Nie, 11, czyli jeszcze jednej potrzeba. Jeszcze jednej pajęczyny potrzeba nam do szczęścia. Czyli tak naprawdę jeden pająk, który miałby przy sobie pajęczynę. Uhu! Dobra, pad jeden. Pad drugi. No nie mówcie, że nie mają pańczyny. Jak na złość. No jak na złość, naprawdę jak na złość. Ej, idź z mojego obozowiska, ty! Krowo wielka! Poszła, paszą! Coś sobie nie robi nic z tego. Głupie krówsko. No nic, kolejnych pająków potrzebuję. O! Nie ma już? Chyba tego się... O, wow, wow, wow. Nawet mam jajka pajęcze. No. Ja to rozumiem. Teraz pajęczyny mamy dosyć, aby owy namiot skonstruować. Dobra, wrzucę tutaj jajka. Zobaczymy, ile dostanę za jajeczka. Woohoo! A wrzućmy kupę. Haha, i już mogę... zbudować namiot! Wynajdź! O tak! Wiem, potrzebujesz jeszcze 3 lin. Tutaj. Raz. 2. 3! I możemy wybudować namiot! Na namiot postawię tutaj w rogu, tak ładnie. Aaaa! I mam namiot! Mogę spać w namiocie i przeczekiwać te jakże upiorne noce. I nazbierać znowu na kapelusz. Bo niestety go nie mam. Kapelusz mi wcięło. Ja chcę mój kapelinder znowu. Jeszcze 15 trawy, czyli znowu powracamy do tego, co było wcześniej. Ja chcę kapelusz. Albo nie. Wbijam, nie chcę kapelusza już. Chcę łapać zajace. Jedna pułapka. A, patyków teraz mi brakuje, tak? Teraz patyków mi brakuje. No nic, trudno się mówi. Poziomki. Nie jedz. Jezu, co za kretyn. Dobra, kiedyś się ten zając tutaj złapie w tą pułapkę. Mam taką nadzieję. Tam jakieś kica sobie. No nic, będę musiał wyruszyć na poszukiwanie patyków. Bo trawy mam pod dostatkiem, królików mam pod dostatkiem.
Ale powoli brakuje mi patyków. Które na logikę powinienem mieć także ze ścinania drzew. No, ale to jest tylko gra komputerowa. Widzę, nasza przyjaciółka tutaj sobie chodzi. Nazwiemy ją Miriam. Tak, to jest Miriam. Przywitaj się z widzami. O. Jeszcze raz. Przywitaj się z widzami. O, właśnie w ten sposób. Bardzo ładnie się przywitała. Nasza kochana Miriam. A tych to nie znam. Oni tutaj tylko przypadkiem są. Co się gapisz? Nigdy człowieka nie widziałaś? Dobra, trochę mięska też, ono... No, niby życie zabiera. Ale może się kiedyś tam przyda nam. Są patyki. Są króliki, o Jezu! Ile ich się tutaj namnożyło. Dobrze mówią, że króliki się szybko rozmnażają. Spieprzać do swoich nor. Teraz wy mi niepotrzebne. Teraz to patyków potrzebuję tak naprawdę. Dobra, powoli będę kończył ten jakże ekscytujący odcinek z kupami, z trawą i z badylami. O, tam jeszcze jedno mięsko. Szybko się respią, widzę te trawy i tak dalej. Więc jednym słowem jest miło. Dobra, gdzie ten królik się złapał? Złapał się tutaj. Spieprzać do swoich nor. No, bardzo ładnie. Jak się słuchają, tatusia? No i dobra, kończy się, raczej zapisuje się gra i w tym momencie kończy właśnie odcinek, tak więc do usłyszenia w następnych przygodach Wacława. Siła! Nie Wacława, co ja gadam. Nie, dobrze, Wacław. To nasz bohater nazywa się Wacław? Tak, Wacław, a tu jest nasza kochana, przepiękna Miriam. Miriam i Wacław. Do usłyszenia. Siła!